W tej lekcji będziemy rozmawiać o tak zwanej rekurencji. Rekurencja to nic innego jak wywołanie funkcji w jej własnym ciele. Czasem bywa nadmiernie wykorzystywana zamiast pętli. Zasada jest generalnie taka, że tam gdzie jesteś w stanie skorzystać z pętli, korzystaj z pętli, a tam gdzie jednak sprawić to może pewien problem, a możesz skorzystać z rekurencji, korzystaj z rekurencji, w stosunku do pętli rekurencja wykonywana jest nieco wolniej. Zaczynamy od takiego kodu, który znasz. Uprościłem nieco tę tablicę. Tam jeszcze mieliśmy formę ratalną, czy ratalna, czy nie. Tam była wartość logiczna. My będziemy na takiej tablicy pracować czyli mamy markę, model, liczbę drzwi samochodu oraz dodatkowe wyposażenie. Tutaj mamy tablicę asocjacyjną, tutaj też, ale ta tablica. Wewnątrz tej tablicy asocjacyjną nie jest. Tutaj mamy element 0, 1, 2. No i chodzi o to, że te tablice generalnie mogą być bardziej złożone, mogą posiadać więcej wymiarów, bo na przykład ta tablica może też jakąś tablicę posiadać, bardziej zadnieżdżona jeszcze może jakąś tablicę mieć jako wartość, jakiś element tej tablicy może mieć wartość tablicową, i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą pętli wcześniej taki przypadek już rozważaliśmy, po prostu w pętli for each umieściliśmy jeszcze jedną pętlę for each i to działało. Z tym przewidzieliśmy, że w tablicy mamy tylko Jedną tablicę, że któryś z elementów tablicy ma wartość tablicową, ale już głębiej tych zagnieżdżeń nie ma. W tej lekcji przedstawię Tobie taki uniwersalny sposób, w jaki sposób możesz właśnie napisać bardzo elastyczny kod, nie martwiąc się, ile takich zagnieżdżeń jest, ile ta tablica ma wymiarów. Na chwilę obecną, jeśli uruchomimy ten kod, no to generalnie. Zobaczymy taki efekt, te elementy zostaną wyświetlone. Natomiast tutaj ta pętla napotkała na wartość tablicową. Instrukcja Echo ma z tym problem. Komunikat brzmi: że nastąpiła próba konwersji tablicy do stringa. No, jak widzisz, to nie przejdzie. My tutaj robiliśmy takie zabezpieczenia, sprawdzaliśmy czy dana wartość jest tablicą i jeśli nią nie była, to wtedy wyświetlaliśmy wskazany element wartość. Danej komórki. Czyli teraz, jeśli zapiszesz zmiany i odświeżysz stronę, no to zobaczysz tylko te trzy elementy, te pierwsze trzy komórki, ich wartości, dlatego, że czwarta komórka jej wartością jest już tablica, dlatego ta wartość nie została wyświetlona. Co w tej sytuacji zrobić? No przede wszystkim utwórzmy funkcję czytaj tablicę. Będziemy przekazywać wartość tablica. Oczywiście otwierający nawias klamrowy i zamykający nawias klamrowy. Tutaj wtedy nie będzie to samochód, dlatego że jak dobrze wiesz, ta zmienna teraz tutaj nie jest widoczna. W ciele funkcji nie widzimy zmiennych zadeklarowanych na zewnątrz. Musisz wstawić zamiast zmiennej samochód zmienną tablica, i teraz będzie wszystko OK. Teraz nic się nie wydarzy, ponieważ nie ma wywołania funkcji tę funkcję musimy jeszcze wywołać. Dlatego tutaj pozwoliłem sobie to skopiować, z tym, że tutaj musisz przekazać teraz ten parametr, czyli zmienną samochód, to jest nasza tablica. No I teraz jeśli zapiszesz zmiany i odświeżysz stronę, no to znowu masz te pierwsze trzy komórki tej tablicy wyświetlone, dlatego, że czwartą komórką jest komórka, której wartością jest tablica. Teraz możemy zareagować... Na przypadek, kiedy właśnie wartością komórki jest tablica. Tutaj sobie jeszcze dopiszmy, wyświetlimy sobie klucz. Dodajmy brk. To jest taki znacznik łamiący wiersz w HTML-u. Tutaj wstawmy klucz. Tak. I tutaj dodajmy jeszcze brk. Zapiszmy zmiany. Odświeżmy stronę, no i mamy dodatkowe wyposażenie. Klucz, czyli to. Dodatkowe wyposażenie, no ale my chcemy teraz wyświetlić kolejne elementy tej tablicy. No i co tutaj możemy zrobić? Wywołać mianowicie tę funkcję w jej własnym ciele i to jest właśnie rekurencja. Z tym, że my tu zakładamy, że ta wartość będzie tablicą, więc nie przekazujemy tutaj tej zmiennej tablica, tylko Wartość tę zmienną cecha. I co się wydarzy teraz? Zapisujemy zmiany? Odświeżamy stronę? No i popatrz. Te elementy po kolei zostały wyświetlone. Bardzo brzydko wygląda tutaj ta numeracja. W takiej sytuacji dobrze by było jej się pozbyć, dlatego tutaj możemy dopisać jeszcze warunek następujący. Bo to jest generalnie wartość całkowita, więc po tym możemy rozpoznać, czy mamy zwykłą numerację, czy mamy do czynienia z tablicą asocjacyjną. Zatem wpiszmy if. No i podobnie jak tutaj sprawdzaliśmy, czy mamy do czynienia z tablicą, tak tutaj sprawdzamy, czy mamy do czynienia z wartością całkowitą, czyli wpisujemy is integer, no i analizujemy, czy ten klucz to wartość całkowita. Tutaj kluczem nie jest wartość całkowita, natomiast w tym przypadku jest. Mamy indeksy 0, 1, 2. Czyli podajemy, wstawiamy tę zmienną. Możemy wstawić tutaj nawiasy klamrowe, ale nie musimy, bo mamy do czynienia tylko z jedną instrukcją. I tutaj pozostaje nam jeszcze wpisać else, że jeśli mamy do czynienia. Z wartością całkowitą tego klucza, to będziemy to nieco inaczej wyświetlać. Mianowicie. Pomyślniku. Tak. I tutaj bez klucza, po prostu zmienna cecha. Oczywiście wstawiamy br, żeby przełamać wiersz. No i zobacz, co się teraz wydarzy. Zapisujemy zmiany. Odświeżamy stronę. No i mamy marka Opel model Astra liczba drzwi 4 dodatkowe wyposażenie radio szyberdach czujniki parkowania i skorzystaliśmy tutaj sprytnie z wywołania rekurencyjnego funkcji czyli z wywołania funkcji w jej własnym ciele możesz poćwiczyć stworzyć tablice jeszcze bardziej zagnieżdżone i później sprawdzić jak to w praktyce będzie działać takie rozwiązanie jest odporne właśnie na te zagnieżdżenia, kolejne zagnieżdżenia też powinny zostać odczytane w taki sposób. Natomiast tam gdzie się da, to jednak korzystaj z pętli, dlatego że wywołanie rekurencyjne działa nieco wolniej, jest też wydaje mi się mniej czytelne.